Witam w programie. Przywitajmy oklaskami naszego gospodarza. Przed Państwem Baz. Houston, Houston, czy macie jakiś problem? Baz właśnie ląduje. Czas z przytupem rozpocząć ten program. Aby dołączyć do gry, chwyć za buzzer i... Jeśli to dla Ciebie nie pierwszyzna, możesz wybrać istniejący profil. Jeśli to jednak Twój debiut, No dobra. Jeśli są tu już starzy wyjadacze, to proszeni są o wybranie swoich profili za pomocą kolorowych przycisków i wciśnięcie przycisku Buzz, gdy już będą gotowi do gry. Jeśli chcesz, możesz dokonać zmian w swoim profilu. Oto postacie Buzz. Kim chcesz? Twoja postać musi się w coś ubrać. Tak samo jak wcześniej kolorowymi przyciskami przewijasz, przyciskiem Buzz, który dźwięk buzzera podoba Ci. Jesteśmy zwarci i gotowi. Zaczynamy. Pozwólcie, że przedstawię Wam moich przyjaciół. Czas przywitać się z moją zwierzyną. Agnieszka. W ostatniej grze odbiła się od dna. Tym razem chce wejść na sam szczyt. Szefowa. Nie może się doczekać kolejnych pytań. Karolina. Liczy na kolejne zwycięstwo do swej kolekcji. Michał. Nasz miłościwie panujący mistrz. Bez wątpienia przybył, aby złoić rywalom skórę. Graczy, mamy opór. Do roboty! Karolina. Wybierz coś. No dalej. Dobry wybór. Prawidłowe odpowiedzi dodają punkty. Błędne nie. Rozpoczynamy grę na punkty. Używacie kolorowych przycisków, żeby odpowiadać. Można szybko, można też nieco wolniej. To bez znaczenia, tak długo, jak zmieścicie się w limicie czasowym. To jak? Zaczynamy? Może od pytania numer jeden, ha? Jak nazywa się Tomek, tytułowy bohater książki Marka Twaina? Ty masz rację. Reszta może się schować. Może jakiś taniec zwycięzcy? W którym z tych filmów nie zagrał Tom Cruise? O rany, to pytanie zagięło was wszystkich. Jak określany jest Tomasz, jeden z apostołów? Jedna odpowiedź pozostawiona samej sobie. Czy mieliście rację, odrzucając tę poczciwą bidulę? Prawie każdy ma szansę na zwycięstwo, ale prawie zrobi w końcu wielką różnicę. Który Thomas był trzecim prezydentem USA? Karolina. Objęłaś prowadzenie. Śmiało zmierzasz po kolejne zwycięstwo. Jak nazywa się autor popularnych i często aktualizowanych książek political fiction? Agnieszka. Wreszcie wyszła z dołka. No najwyższa pora. Jakiego koloru jest wesoły parowóz Tomek z bajki dla dzieci?
Wszyscy szybcy i przygotowani! Kocham tę robotę! W którym filmie nie grał Tom Berenger? Agnieszka, wygląda na to, że zaparkowałaś tę rundę w miejscu z napisem do utylizacji. Przeparkujmy ją więc. W którym lesie mieszkał Tom Bombadil z Władcy Pierścieni? Było na tyle, jeśli chodzi o solidarność. Każdy sobie rzepkę skrobie. Po takiej odpowiedzi wyglądacie gorzej niż pawian w peruce. Sprawdźmy klasyfikację po zakończeniu pierwszej rundy. Na końcu guzdrzesz się. Stawce przewodzi Karolina. Michał, czy wiesz, że masz najgorsze osiągnięcia w tej grze spośród wszystkich graczy? Z tego właśnie powodu możesz wybrać sobie kolejną kategorię. Rachciachciach, ruszać się! Wciśnij przycisk, zrób cokolwiek! Zajrzyjmy do puszki Pandory! Hurra! Coś ci dokuczał? Masz ochotę na słodką zemstę serwowaną na zimno z odrobiną wredności? Dla ciebie właśnie jest bitwa na torty! Użyj swoich kolorowych przycisków. Kto pierwszy odpowie poprawnie, dostaje do ręki tort. Jak wołają na doktora Johna Michaela Doriana w serialu Chorzy Doktorzy? Wciśnij przycisk pas, aby zatrzymać się na graczu, który zasługuje na kawałek tortu. Odwieczorek! Ten tort pozbawił kogoś życia. Nie zapomnijcie, że każdy z was ma tylko dwa. W którym imperium rozgrywa się akcja serialu Ja, Klaudiusz? Na torcie widnieje imię solenizanta, tylko... Uwaga! Ten zawodnik ma już tylko jedno życie! Który program zaczyna się słowami piosenki Gdzie jest słonko, kiedy śpi? Karolina. Blask! Co za masakra! Pozwólcie, że zagram z tej okazji coś rzewnego na skrzypkach. Podaj nazwisko znanego prezentera. Tomasz. Karolina. Znów się spotyka. Głodny? Szefowa. Ledwo się trzymasz na nogach. Jaki tytuł nosi znany dokument, którego narratorem jest Laurence Olivier? Kiedy ja tylko chciałem dostać poprawną odpowiedź, a wyglądać ona powinna tak. Jak nazywa się tytułowy bohater serialu 40-latek? Karolina. Znowu. Krysie! Jeden z uczestników może już spokojnie wbić się w ciepłe papucie i podziwiać rywalizację pozostałej dwójki. Gdzie mieszka James Sonny Crockett z serialu Policjanci z Miami? Karolina, tylko nie zgiń z własnej... Wcinaj! Cóż, to chyba było sprawiedliwe zagranie.
Kto prowadził satyryczny program Dziennik Telewizyjny? Tylko dwoje zostało w grze. Łatwo o błąd. Oto tort. Niezły tort. Zwą cię człowiekiem tortem. Mutancie, zechciej opuścić plac zabawy. Na tym chyba koniec. Darujcie sobie torty. Wyłoniliśmy mistrza. Panie i panowie, le rang de fin. Rzućmy okiem na wyniki. Stawkę zamyka. Trzeci. Drugi. Nie daje sobie wyrwać prowadzenia. Karolina. Michał. Jak tam na ostatnim miejscu? Pewnie dość drętwo. Pozwól, że podam ci pomocną dłoń i pozwolę wybrać kolejną kategorię. Jest, jest, jest! Zaczynamy! To runda dla tych, którzy mają wszystko w małym palcu. Czas na najszybszy palec! Nie zapominajcie, że im szybsza odpowiedź, tym więcej punktów na waszym koncie. Czego przykładem jest w czasie suszy szosa sucha? Oto prawidłowa odpowiedź. Spójrzcie na te szalejące palce. Co składa się z 81 kwadratów? Istne gra dobicie odpowiedzi. Czy ktoś odpowiedział poprawnie? Michał, czy ty świadomie wybrałeś te pytania? Które z tych pól nie występuje w grze Monopoly? Nikt nie chce się wyłamać. Rewelacja! Wszystkie odpowiedzi prawidłowe. W której grze karcianej podstawę punktów zapewnia nam meldunek? Dobra odpowiedź nadeszła od marudera peletonu. Tylko czy tym samym potrafi on na stałe uniknąć autobusu z napisem koniec? W której z tych gier trzeba rzucać kostką? No, jeden uczestnik nie lubi przesadnie popularnych opinii. Agnieszka, twoja mądrość poszła chyba wyprowadzić mózg na spacer. Które z tych zwierzątek jest użyte w grze Monopoly jako pionek? Wiedzi tak bliskie siebie, jak oczodoły u mrówki. Zostały jeszcze dwa pytania. Kim jestem i co tu robię? Żartowałem, gramy. W którym kraju powstała gra Mahjong? W porządku, sprawdźmy, czy którekolwiek z was do czegoś się nadaje. Szefowa. I na tym kończysz swoją złotą serię. Do której z tych gier potrzebna jest talia kart i żetony? Do tych punktów dorzucę gratis zakończenie całej rundy. Nieźle to sobie wymyśliłem, ha? Koniec rundy, drodzy państwo. Kto bazował najskuteczniej?
Z tyłu ciągnie się trzeci, drugi, cały czas na pole position Karolina. Michał, poprzednią rundę miałeś biedną, więc może ci to wynagrodzę i wybierzesz kolejną kategorię. Każdy musi mieć jakieś hobby. Blefowanie, czas zacząć. Gracz na świecznik rusza i nie może zdradzić, że jest cienki w uszach. Michał, pora na ciebie. Oto pierwsze pytanie. Zobaczmy, co kryje w sobie. Jeśli akurat nie jesteś na świeczniku, to czas za... Wnioskując po waszych głosach, ustaliłem wartość punktową tego pytania. Jeśli odpowiecie poprawnie, punkty będą wasze. Jeśli nie, wasze konto się uszczupli. Pies Johna Arbuckla nazywa się Odi. Jak się nazywa jego kot? Tak, tak! Punkty dla naszego gracza, proszę! Karolina, twoja kolej. Uczestnicy, spójrzcie na kategorię kolejnego pytania. Czy to będzie podchwytliwe pytanie? Jesteśmy gotowi, prosimy o pytanie. Z którym psem od 1978 roku dzieci spędzały piątek? Punkty. Chodźcie do tatusia. Gracz numer 3 proszony na świecznik. Czas ujawnić temat kolejnego pytania. Czy waszym zdaniem wygląda nam... Aha, nikt nie przypuszcza, że ten zawodnik odpowie dobrze. Które z wymienionych zwierząt jest gryzoniem? Szefowa, tak trzymaj, pura punktów leci w twoją stronę. Pozostał nam jeszcze tylko jeden gracz, który nie był na świeczniku. Pytanie finałowe. Ciekawe, co w nim będzie? Co zatem myślicie? Gracze... Koniec gadania, czas na pytania. W kreskówce Ary Scott Raci. Który z kotów pomaga Markizie i jej małym? Lepiej być nie może. Gratulacje dla wszystkich, którzy odpowiedzieli prawidłowo. Dobra, oderwijcie się od innych rzeczy. Zobaczmy, kto wygrywa. Eksplorujący niziny punktowej pustyni. Trzeci! Drugi! Równiejszy wśród równych, Karolina. Wybierz za mnie, proszę. Pytania dotyczące niewiarygodnych osobistości już wkrótce. Ładunki są uzbrojone i nikt nie zawaha się ich użyć. Odpalamy rundę o nazwie Podaj Bombę. Odpowiedz poprawnie i przekaż bombę koledze. Nadlatuje! Który z tych przywódców urodził się po II wojnie światowej? O, Mario, ale pesze!
Kto nie powinien był odwiedzać Teatru Forda w Waszyngtonie w 1895? Było blisko! Na co Usainowi Boltowi wystarczyło 9,69 sekundy na Olimpiadzie w Pekinie? Zgadza się! Kto poślubił Bonę Sforze w 1518 roku? Wybitnie źle! Pod którym przydomkiem był znany... O ludzkości! Wielkieście mi pustki uczyniłyście w domu mojem! Drogie punkciki tym zniknieniem swoim! Chować się, komu życie miłe! Którą rywalkę uwięziła w 1567 roku Elżbieta I? Odpowiedź błędna. Która nastolatka została spalona na stosie w Rouen w 1400... Zła odpowiedź. Na który warszawski budynek wspiął się w 1900... Ma czasu na wygłupy? Oj, nie ma czasu, chyba że chcesz usłyszeć głośny bum! Agnieszka, ostatnia bomba! Łap! Kto łączy pudełko proszku Brillo z puszką zupy pomidorowej Campbell? Dajże spokój! Jak ma na imię córka Toma Cruza i Katie Holmes? Źle! Który organ przeszczepiony... Jak to możliwe, że proch, metal i niestabilny zapalnik mogą sprawić tak wiele przyjemności? Kolejna runda gryzie glebę. Sprawdźmy, kto gryzie razem z nią, a kogo może gryźć co najwyżej wełniany sweter. Obstawiacze tyłu! Trzeci! Drugi! Wciąż prowadzi... Karolina. Michał, jesteś teraz na ostatnim miejscu. Zobaczmy, czy potrafisz odwrócić swój los, wybierając temat do kolejnej rundy. Kilka pytań na temat sportu dla naszych uczestników. Czekają nas mrożące krew w żyłach chwile, gdy zaczniemy się zbliżać do tego, o czym każdy z was marzy. Komu uda się nie stanąć nad krawędzią? Odpowiedzi będą się kolejno pojawiać na ekranie. Przy użyciu kolorowych przycisków wybierz poprawną odpowiedź i trzymaj się z dala od krawędzi. Jeśli zawodnik wystartował z bloków zanim padł strzał, to wykonał... Cierpliwość to pierwszy stopień do raju. Błędna odpowiedź oznacza, że to ty zbliżasz się do krawędzi, a twoi rywale zostają na swoich miejscach. Który z ambitnych klubów pobił brytyjski rekord transferowy w 2008 roku, kupując Robinho? Nie tym razem. Który przydomek nosi angielska drużyna piłki nożnej? Arsenal? Och, tylko nie kolejna zła odpowiedź! Którą nazwę nosiła amerykańska reprezentacja koszykówki na Olimpiadzie w 1992 roku? O, to nie to. Jaki pseudonim nosi polski bokser Tomasz Adamek? Szefowa. Źle, kobieto!
Amerykańskie gwiazdy piłki nożnej Casey Keller, Brad Friedel i Tim Howard grają na pozycji... Szefowa. Zgadnij co. A? Kolejna zła odpowiedź. Z czym kojarzy ci się Adam Małysz? To nie jest poprawna odpowiedź. Który kraj zorganizował w 2007 roku Puchar Świata w rugby? Jasne. Najlepiej strzelić sobie w kolano z zamkniętymi oczami. Z której części Wielkiej Brytanii pochodzi kolarz Chris Hoy? Strzał w dychę! No, nie ma na co czekać. Trzeba podkręcić tempo. Który to najważniejszy tytuł w zapasach sumo? Prawna odpowiedź sprawia, że rywale zbliżają się do niebezpiecznej granicy. Który kierowca Formuły 1 zginął w wypadku na torze Imola w 1994 roku? Agnieszka, nie masz racji, Bidulo. Kto w 1996 roku zdobył mistrzostwo Formuły 1? Tym razem poprawnie! Trójka robi sobie wypad na taplanie w szlamie. Bon voyage! Można powiedzieć, że poprzednia runda odeszła na spotkanie ze stwórcą. Zatem kto z was jest najmniejszym tumanem? Trenujący skoki o tyczce bez tyczki. Trzeci! Drugi! Kurczowo trzyma się prowadzenia Karolina. Michał. Wierzę, że masz najgorsze osiągnięcia w tej grze spośród wszystkich graczy. Z tego właśnie powodu możesz wybrać sobie kolejną kategorię. Panowie i panie, czas na pytanie! Zaczyna robić się gorąco i nie mówię tak tylko dlatego, że mam na sobie szykowny waciak. Dziubaski, rozpoczynamy punkt wrzenia. Celem gry jest nabijanie temperatury przez poprawne odpowiedzi. Jak nazywa się główny bohater polskiego serialu Glina? Byle tak dalej. Co oznacza zwrot wabank w teleturnieju o tej samej nazwie?
Ładnie. Kim z zawodu jest Jack Shepard z serialu Zagubieni? Zaczyna się robić interesująco. Kto prowadzi program kulinarny Pascal Po prostu gotuj? Napięcie 1000 V! Który serial opowiada o dysfunkcjonalnej rodzinie Plath? Koncentracja, panie i panowie! W którym kultowym serialu agent Cooper badał śmierć Lory Palmer? O, wiecie na pewno. Która z tych postaci zawsze da radę? Proszę państwa! Matt LeBlanc, Matthew Perry i David Schwimmer występowali w którym serialu komediowym? Czas ochłonąć. Mamy zwycięzcę! Chwila oddechu przed kolejną rundą. Sprawdźmy, kto jest na czele. Oto wyłożeni na glebie. Trzeci! Drugi! Skacze po punktowych szczytach jak górska kozica. Szefowa. Czas rozpocząć rozdanie z dołu talii. Dalej, komandorze Ostatkin, wybierz kolejną kategorię. Czym? O! Pytańkę! Moje kości mówią coś o prędkości. Wolno startujesz, mało punktujesz. Czas na rundę, zatrzymaj zegar. Pamiętajcie, im szybsza odpowiedź, tym więcej punktów. A oto pierwsze pytanie. Czy słyszę łydek drganie? Środkowy, wskazujący, mały. Jedno jest pewne. Ktoś na pewno się pomylił. Pytanie drugie już leci, padnij! Larry Mullen Jr., Bono, Adam Clayton. Na moją komendę odpowiedź zapodać. Zapytanie Rino numero 3. Wybaczcie. Legia, Polonia, Okęcie. To też nie przypadło wam do gustu. Pan Fantastik, Niewidzialna dziewczyna, Żywa pochodnia.
Szefowa. Jasna, Anielo, a jednak wciąż jesteś z nami. Kurka, czerwona latarnia musi sporo nadrobić, żeby dogonić czołówkę. Kier, pik, trefl. Michał, z takim poziomem reakcji mógłbyś rządzić światem. Serio. George Harrison, Ringo Starr, Paul McCartney. Dwie pary. Ja wolałbym jednak widzieć karetę. Szampan dla zwycięzców, tulipan dla przegranych. Stare, nowe, pożyczone. Co jest? Nikt nie zna odpowiedzi? Sarah Jessica Parker, Christine Davis, Cynthia Nixon. Znowu! Sprawdźcie, czy na okładce nie ma napisu Mensa Special Edition. Koniec rundy, więc przyszedł czas sprawdzić, kto tu rozdaje karty, a kto ma same blotki. Podnóżki dla liderów. Trzeci. Drugi. A na szczycie Agnieszka. Szefowa, czy mi się zdaje, czy w ostatniej rundzie poszło ci kiepsko? Zobaczmy, czy potrafisz chociaż wybrać lepszą kategorię. Rachciachciach, ruszać się! Wciśnij przycisk, zrób cokolwiek! Dziedzina specjalistyczna, ale mi się podoba. Czas, abyście poczuli rozkoszny urok bandyterki. Odłóżcie zasady moralne na bok i zagrajcie w łowce punktów! Wybierzcie poprawną odpowiedź, używając kolorowych przycisków. Osoba, która jako pierwsza udzieli poprawnej odpowiedzi, będzie mogła zacząć kraść. Jaki kolor ma skóra tego olbrzyma? Wybierz swoją ofiarę, wciskając odpowiedni kolorowy przycisk. Zrobiony w kancik. Gdzie ci goście czują się jak w domu? Kraść punkty, kraść punkty, kraść punkty! Dobra robota! Z której olbrzymiej i bujnej wyspy pochodzi ten mały kolega? Ten gra... Chyba czas zwrócić te punkty właścicielowi. Sławny słoń Jumbo był przedstawicielem którego gatunku? Karoli? Najwyraźniej nie chodzi tu o same punkty. Tu chodzi o to, aby czynić zło.
jak nazywa się ten piękny ptak. To może oznaczać początek szorstkiej przyjaźni w stylu Miller kontra Kwaśniewski? Jak nazywa się ten oceaniczny dziwoląg? Aha! Doskonała taktyka! Skok w rankingu! Które zwierzę zostało nazwane z języka Afrikaans aardvark i znaczy ziemna świnia? Szefowa, wybierz swoją... Tak, 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 tak! Staramy się wyrównać szanse, tak? W którym filmie występuje dowcipna kreskówkowa wersja tego kolesia? Oto nasz mistrz cechu złodziei! Kogo skubiesz? Z pewnością wiecie, jak wygląda praca zespołowa. Przedostatnia runda dobiega końca. Czas sprawdzić, kto stoi na czele. Siedzący na miejscach nienumerowanych. Trzeci! Drugi! Na miejscu pierwszym... Szefowa. Czas wysadzić się w przestrzeń quizmiczną! Rozpoczynamy końcowe odliczanie! Przyszedł czas na zamianę zdobywanych w pocie czoła punktów na czas. Im więcej zdobyliście punktów, tym więcej dostaniecie czasu. Jeśli nie chcecie zostać wyeliminowani, odpowiadajcie szybko. Wszyscy gotowi, można zaczynać? No to zadaję pierwsze pytanie już. Jak nazywało się miejsce, z którego dwóch starców krytykowało program Mapety? Zła odpowiedź powoduje, że spadacie razem ze swym podium. Pamiętajcie, że kto dotknie podłogi, odpada. Który z tych drewnianych instrumentów dętych wydaje najniższe dźwięki? Michał. Udzieliłeś dwóch błędnych odpowiedzi pod rząd. Stąpasz po bardzo kruchym lodzie. W którym z filmów Robert De Niro daje popisowy występ jako Travis Bickle? Najszybsza odpowiedź daje mały bonus czasowy oraz chroni przed eliminacją. Gdzie rozgrywa się akcja serialu Rancho? Michał. I grasz ze śmiercią. Złą odpowiedź na kolejne pytanie bierzesz na własne ryzyko. Jak nazywa się obecny gitarzysta zespołu Metallica? Michał. To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteś zwolniony i możesz iść. Z życiem wciskajcie te przyciski. Wasz czas zaczyna się kurczyć. Jaki podtytuł nosił w Polsce film z 2001 roku? AI? Zacięta wojna na górze. Ciekawe, kto pęknie pierwszy. Jak nazywa się prywatny detektyw znany z serialu Żar tropików? Cóż, może ten gracz nie lubi, jak jest cała. Która z nowojorskich kapel, dowodzona przez Karen O, nagrała album Fever to Tell? Wypadzik! No, to już drugi z głowy.
Który twardziel z amerykańskich westernów w musicalu Pomaluj swój wóz śpiewał I talk to the trees? Jak ma na imię córka 40-latka? Ludzie, narzucamy większe tempo, żwawiej, żwawiej wciskać te przyciski! Album zespołu Beck z 1996 roku nosi tytuł... Nie daj się wyprzedzić, a na pewno nie przegrasz! W którym filmie w reżyserii Sama Peckinpapa gra muzyk Bob Dylan? Który program informacyjny prowadzi Maciej Orłoś? Szefowa! Miej się na baczności i tylko tyle! Która z piosenek YouTube opowiada o problemach w Irlandii Północnej? Pożegnania nadszedł czas! Pogódź się z tym, że nikt cię tu nie chce! Historię którego pilota opowiada film Reach for the Sky? Podkręcamy prędkość, po raz kolejny zapiąć pasy! Jak nazywało się znane z serialu Wojskowe Biuro Śledcze? W którym mieście powstał zespół Las Vegas? Karolina. Jeśli na kolejne też odpowiesz źle, to równie dobrze możesz już zacząć machać wszystkim na dowidzenia. Który ze starożytnych cesarzy jest bohaterem filmu Aleksander? Ktoś lubi romantyczne spacery nad przepaścią. Uwaga, uwaga! Który z bankowych aktorów zagrał główną rolę w serialu Ekstradycja? Kocim ruchem wyprzedzasz rywala! Która data pojawia się w tytule jednej z piosenek Smashing Pumpkins? Jeśli wydaje się wam, że było szybko, to trzymajcie się mocno, bo wrzucamy szósty bieg! Kto napisał powieść, na której oparty jest film Paragraf 22? Zawodnicy szli łeb w łeb, ale naturalna selekcja w końcu zadziałała! Znamy zwycięzcę! Poznaliśmy dzisiejszego zwycięzcę. Czas oddać w jego ręce główną nagrodę. Baz, co to będzie tym razem? Głowa paruje ci od rozgrywki, więc mam dla ciebie idealną nagrodę! O! Siadajcie do Baz Expressu! Proszę się nie wychylać i nie wysiadać w biegu. Ruszamy! Jest okej!